No to Klaps, no. wrzuciłem uśmiech od razu. Tu klaps, dobra, jedziemy uśmiech. Tak, w pełnej gotowości. W pełnej, pełnej gotowości. gotowości. No ale studiujesz jak u siebie, nie? Yy, nie jest to jakaś dla mnie super komfortowa sytuacja, takie nie, to rozmowy. I tak, bo to było coś, czego chciałam spróbować i zobaczyć. Mm -hmm. Byłam ciekawa moich rozmówczyń, mm -hmm. e, które znałam też prywatnie, i byłam ciekawa tego, jak, e, jaki może mieć efekt taka rozmowa mm -hmm. e, dla innych. Ja mm -hmm. uważałam po prostu te prywatne rozmowy wiesz, za mega wartościowe okay. i, e, i chciałam się podzielić tym ze światem. Natomiast, kiedy jestem w gościach u kogoś, to jestem zawsze bardzo zestresowana. Nagranie i produkcja. Studio Plac. Cześć, Tu Krzysiek Grzyman słuchasz zielonego podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Zosia Zochniak, współzałożycielka. A czy my ja powiedziałem Zosia, a nie Zofia? Nie przeszedłeś to? Zosia, w ogóle, wręcz okay. przeciwnie. Dobrze. Współzałożycielka startupu impaktowego, czy też firmy ubrania do dania, ale także podcasterka, ale także mama, witaj. 6, dzień dobry. Duża część rozmowy będzie o Udo, przepraszam, trochę cię o to pomęczę, ale to jest mega interesujące, bo ubrania do oddania mają już 6 lat. Tak. Jak patrzę na te 6 lat, to startowaliście, wydaje mi się, w świetnym momencie, jeżeli chodzi o świadomość ludzi, bo wtedy się budziło to takie szerokie za zainteresowanie tematami środowiskowo-klimatycznymi. Więc wydaje mi się, że punkt był idealny, a teraz po 6 latach, jak patrzę na swój fit na Instagramie, to tam jest, yy, u mnie jest mało o ciuchach, albo była ostatnio MedGala. No i znowu wszystko było o ubraniach, wiesz. A jak patrzę trochę szerzej na social media, może nie dokładnie na mój fit, ale na inne, to tych influencerów, którzy opowiadają, o ubraniach jest mnóstwo. Jak patrzę na reklamy na moim Facebooku, to tam się głównie reklamuje temu, mimo że nigdy z tamtej strony nic hmm. nie kupowałem. Ale widać, że nadal to fast fashion jest mega w natarciu, i zdałem się, jak ty na to patrzysz i jak na to patrzysz z waszej perspektywy. W natarciu, jak w natarciu, to jest w piku w ogóle mm. totalnym i możemy mówić o fast fashion, ale możemy też powiedzieć o ultra fast fashion, bo platforma, którą wymieniłeś, to jest właśnie platforma z grupy ultra fast fashion, czyli turbo, totalnie, na maksa, szybkie, jednorazowej mody. Ja się kiedyś buntowałam przeciwko temu. Wiesz, i robiłam pełne emocji i takiego można przeklinać. Dawaj, Dobra, dawaj, będzie na rolkę od razu. Takiego kurwa, wiesz, ja nie umiem znaleźć innego słowa, bo to nie jest irytacja, to nie jest y, rozczarowanie. To jest po prostu taki wkurw na świat, że z jednej strony możemy sobie polecieć w kosmos. Jak masz trochę kasy, to sobie możesz polecieć, wiesz, w kosmos, a z drugiej strony czerpiemy przyjemność z kupowania rzeczy, które są nam niepotrzebne, są jednorazowe i bardzo często ponoszą. Gigantyczne środki społeczne, jakby koszty społeczne, środowiskowe, no i przede wszystkim dla mnie ludzkie, nie? Jakby wiem, jak te ubrania powstają. Tylko, że większość z nas wiesz, nie poleci w kosmos, a ten lot w kosmos miałby też taki ślad klimatyczny i węglowy, w przeliczeniu na tego jednego Jeffa Bezosa czy Ilona Muska, który sobie tam poleci, że jak siedzisz w domu. I czasy się zmieniły. Na wiele rzeczy wiele osób już teraz nie stać. Nie polecisz sobie na dalsze wakacje, nie polecisz sobie gdzieś na weekend, ale tę małą przyjemność z tego Shine'a temu czy jakiejkolwiek innej platformy możesz sobie sprawić za pomocą pewnie trzech kliknięć, bo to jest teraz też super wygodne, że ten checkout jest mega szybki i pewnie sobie część osób to rekompensuje po prostu. Tylko wiesz co, jest moment zakupowy i moment, kiedy ta rzecz do ciebie dociera. I jest moment strzału endorfin, który masz, kiedy po prostu przesuwasz sobie paluszkiem i mówisz, dodaj do koszyka, dodaj do koszyka, dodaj do koszyka. I faza totalnego wzrostu i totalnego spadku. I są na to badania naukowe, które hmm. pokazują, że kompulsywne kupowanie doprowadza nas do stanów nawet depresyjnych w momencie, kiedy się na to decydujemy. I ja kiedyś rozmawiałam z dziewczyną na Instagramie, no byłam bardzo wzburzona tą rozmową, bo ona mówi, że, jej, że ją relaksują. Zakupy mm -hmm. e, ciuchów, e, i z racji tego, że ma ograniczony budżet, no to kupuje właśnie w takich, a nie innych platformach. I ja jej powiedziałem: Słuchaj, jeżeli tobie sprawia przyjemność przeszukiwanie tego, sprawdzanie opinii, kolorów, fasonów itd., itd., itd. to stara, Dodawaj to sobie do tego koszyka, a później zamknij tę aplikację. Po prostu nie, nie, nie kupuj tego, nie, nie kupuj tego, żebyś później nie musiała się zastanawiać nad tym, co z tym zrobić. Natomiast nam się wydaje, że my kupujemy i oszczędzamy pieniądze, a fakt jest taki, że tych pieniędzy się pozbywamy w tych aplikacjach, nie? no bo nie wiem, kogo w dzisiejszych czasach jest stać na to, żeby kupić sobie rzecz, którą założy się raz bo po praniu ona się już do niczego nie nadaje. E, powiedziałeś, że zmieniło się trochę, te, trochę twoje nastawienie. E, to powiedz, jak jest teraz z tym twoim wkurwem po sześciu latach prowadzenia UDO, do ubrania do oddania i w ogóle, jaki masz teraz mindset, patrząc na całą branżę? Wiesz co, ja się nie kłócę z branżą odzieżową, bo wiem, że ona nie przestanie istnieć. I te wszystkie moje wyidealizowane postulaty typu zmieńcie się, przestańcie robić tak i tak, produkujcie lokalnie, to, 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 to były puste słowa na Instagramie. Ja to tak odbieram. Hmm. W sensie jakby tak to interpretuję teraz, nie? Po, po tych sześciu latach. I ja zrozumiałam, że z branżą odzieżową trzeba rozmawiać. Trzeba ich inspirować do zmiany. I to staramy się robić w ubraniach do oddania, nie? Nie ma marki, z którą byśmy nie rozmawiali o tym, co mogą Robić inaczej? Jakie działania CSR mogliby wprowadzić, żeby rekompensować po prostu ten swój wpływ? No, właśnie, jak ja słyszę działania CSR, to wiesz, automatycznie taka, no, lekko pulsująca pomarańczowa lampka mi się z tyłu głowy zapala. Myślę sobie, no właśnie, wydaje mi się, że ta branża trochę tak to traktuje. Jako ten taki wiesz, ukryty w rogu wieszak mm -hmm. w jednym salonie firmowym na całą <laughs> Polskę, gdzie odwieszasz te rzeczy, które przychodzą raz w miesiącu, na na przykład od tego UDO, i ci pracownicy myślą, że znowu ten szajs przysłali, odwieszą to i myślą sobie, no i dobrze. A w, a w raporcie CSR-owym pewnie 18 stron na ten temat, że jacy jesteśmy zajebiści, że to robimy. To ja ci powiem na przykładzie 4 mhm. e, I Bardzo tego. fajny przykład. E, bardzo fajny przykład, dlatego, że oni faktycznie przewracają, naprawiają, e, odświeżają, e, łatają. Mhm. E, a też pożyczają? Wypożyczają również, natomiast z wypożyczaniem nie mamy nic mm. wspólnego w ubraniach, więc mogę Ci powiedzieć, jak to wygląda Jasne. z poziomu sprzedaży tych wszystkich rzeczy. E, I mi się to opłaca. Mm. I to jest jakby kropka. Super. I to w przypadku każdej marki odzieżowej, która działa e, w kierunku jakiegoś zrównoważenia, to się musi zgadzać w Excelu. To jest okay. kropka. Wiesz. Czyli gospodarka cyrkularna, zamknięty obieg może się opłacać dla firmy. Czyli o, eko tak, nie oznacza tak. tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne. Tak, tylko musisz z takim projektem wyjść z działu marketingu i wejść do działu biznesu, do mm -hmm. kogoś, kto po prostu ogarnia ten Excel i będzie potrafił to policzyć. Wiesz, bo w momencie, w którym my zaczęliśmy rozmawiać z 4FM, rozmawialiśmy o projekcie impactowym krótkoterminowym projekcie impaktowym, ale bardzo szybko wtedy jeszcze przemek Feliga połączył ze sobą te kropki i powiedział, że można działać impaktowo, można rekompensować tę emisję, no bo faktycznie oni to robią w, w znacznym stopniu. I przy tym dowozić te wyniki, których się po prostu w firmach oczekuje. I myślę, że to dowożenie wyników będzie też łatwiejsze dla firm, jeżeli z drugiej strony pojawią się regulacje, które jednak spowodują, że ten ślad węglowy tych produktów trzeba będzie dokładniej liczyć, tak? Bo mhm. dzisiaj żyjemy w takim świecie, że każdy sobie może robić nadprodukcję. No i co z tego? No co się najwyżej wyrzuci, spali, cokolwiek. Ale kiedy dorzucisz firmom trochę odpowiedzialności za to, co robią, to nagle się okazuje, że działania, które może kiedyś były mniej opłacalne, Teraz już się stają opłacalne, no bo inaczej, nie wiem, trafisz na czarną listę, zapłacisz jakąś karę, nie będziesz mógł prowadzić jakiegoś typu działalności i nagle się okazuje, że, o wow, spokojnie, może, może da się wprowadzać zmianę. Wiesz, tylko to jest przymus. To mm -hmm. jest przymus Komisji Europejskiej. Ta strategia nazywa się Strategią Wyrobów Włókienniczych o Obiegu Zamkniętym i ona ma doprowadzić do tego... Boże, w... zawiałeś z ciebie, jest taka świetna narratorka. Nawet jeszcze nie zdążyłem wprowadzić tego tematu, a tu proszę. No widać, że podcasterka, no. Nawiązuje do tego, Nie, no świetnie, ale, 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 świetnie, krążysz. ale świetnie, no tak, ty, tak. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to wszystko układa się w, w jakby w logiczny ciąg zdarzeń. Mm -hmm. Bo są firmy, które zaczęły od tego, że fajnie jest coś robić... Fajnie z czegoś spróbować, ale żaden zarząd nie patrzył na to jako na coś kluczowego po prostu mm. w modelu biznesowym. Nagle wkracza Komisja Europejska, która mówi: basta, i słuchajcie, i zmieniamy to, co robicie, bo odpowiadacie za 10% emisji CO2 globalnie i jesteście siurkami, i mm. trzeba to zmienić i się za to bierze. Wprowadza strategię, która ma być totalną rewolucją w sektorze odzieżowym, a później jakoś łagodnie przechodzimy do tego, jak to interpretować: kto ma raportować, co ma raportować, w jakim czasie, od kiedy, yy, jakie informacje są wystarczające w tych raportach. I wiesz, i trochę. Jakby opada ta kurtyna mm -hmm. społecznych oczekiwań względem tych zmian, a musimy sobie powiedzieć jasno, mamy 100 milionów ton ubrań, butów, akcesoriów produkowanych co roku, powtarzając wiesz, najnowsze statystyki mm -hmm. Fundacji Ellen MacArthur. No to jest 60% śladu węglowego powstaje do momentu dostarczenia ciucha na sklepowy wieszak, wiesz, jakby w transporcie. I głównym założeniem strategii Komisji Europejskiej jest doprowadzenie do wzięcia odpowiedzialności za to, co się wyprodukowało tak można podsumować ten dokument. Mhm. Chodzi o to, że jeżeli ja, jako marka odzieżowa, wypuszczam 100 t-shirtów, to moim obowiązkiem jest pozbierać 100 t-shirtów i przywrócić 100 t-shirtów do ponownego obiegu. W takim oczywiście dużym uproszczeniu. A twoim zdaniem to jest dobra strategia, czy zła? Bardzo dobra. Okay. Dlatego, że według... Ale dobra, bo istnieje, czy dobra rzeczywiście w zapisach? Dobra dlatego, że według mnie ona wpłynie na poprawę jakości ubrań, które oferują nam marki. One teraz nie mają żadnego interesu w tym, żeby sprzedawać nam ubrania jakościowe. Bo im więcej zużywamy, tym więcej kupujemy, mm. tym więcej w tym Excelu się pojawia. A teraz, z uwagi na tą odpowiedzialność, która zostanie zbudowana wokół ym, produ jakby tej produkcji, no to one nie będą miały interesu w tym, żeby produkować jak najwięcej. Tylko, żeby produkować rzeczy jakościowe. Móc wpłynąć na podwyższenie ceny, tym samym, tych produktów. Bo w ogóle ubrania są za tanie, no, ale to pewnie na inne spotkanie. Yy, wpłynąć na tę cenę, czyli jakby podnieść tę cenę produktu yy, i będą miały interes w tym, żebyś ty, jako konsument, używał tego jak najdłużej, bo później one będą miały z tym problem. Tak. Okej. Okay. Eee, to może jeszcze wróćmy na chwilę do, e, nie na chwilę, no długo, do UDO. To jest mega ciekawe i, i mega ciekawy jest też wasz model, e, jak to działa. E, zbieracie ubrania, można sobie kliknąć na stronie internetowej, kurier przyjeżdża, sam to przetestowałem chyba z 2,5 roku temu, jak się przeprowadzałem, super sprawa, świetnie działa. Wszystkim polecam. Wy to później odbieracie, ważycie, przekazujecie kwotę na różne NGOsy to jest w ogóle mega, że jeszcze do tego jest taki element, no, charytatywny, ale może trochę grywalizacji, ile ja uzbieram, ile przekażę, super, fajnie. I co wy dalej robicie z tymi ubraniami? Powiedziałeś o, tak, ale powiedziałeś o współpracy z 4F, to rozumiem, że jest taka marka, której możecie ich ubrania bezpośrednio przekazać, mega, a co się dzieje z całą resztą? Wysortowujemy ubrania dla różnych marek, nie mhm. tylko dla 4F. O, o czwórce mogę po prostu powiedzieć oficjalnie, o pozostałych niestety jeszcze nie. Okay. Natomiast mamy w tym procesie możliwość wysortowywania po prostu konkretnych brandów i to robimy. Mhm. A czy są wśród nich też zagraniczne brandy, które są tym zainteresowane? Są, okay. są. To w ogóle... A to się wpisuje szerzej ich strategię i po prostu jesteście takim ich partnerem lokalnym, czy, czy, czy jak to dla To mnie się działa? wpisuje w strategię Komisji Europejskiej, czyli okay. trochę, wiesz, chodzi o to zbieranie. Co mhm. prawda w strategii nie jest doprecyzowane, czy masz zbierać własne produkty, czy po prostu ma ci się zgadzać ilość produktów, no bo... Mhm. Y nie, nie ma tam zapisu, który to w jakikolwiek mm -hmm. sposób reguluje. Natomiast marki przyglądają się swoim ubraniom w drugim obiegu, no bo wiedzą, że ten drugi obieg ubrań używanych ma znaczną wartość. Mm -hmm. I im szybciej się tym zainteresują, tym więcej są w stanie po prostu rynkowo wygrać. Nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio, Vinted <laughs> odnotował jakieś gigantyczne po prostu wyniki. No ta e... platforma jest niesamowita. Tak, ale oni w ogóle zrobili jakiś wynik... Że ja nawet nie umiem przeczytać ty, 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 tych wszystkich zer, które tam mm. się pojawiają. E, I też um, informują o tym, że chcą się otworzyć na współpracę z markami e, odzieżowymi i, i ich deadstocki sprzedawać na swojej platformie. Co mm. jest w ogóle wiesz? Super. Zarąbista sprawa. Mm -hmm. Natomiast. To co się nie sprzeda to jedno, a to co było noszone i używane i jest już w jakimś stopniu zużyte to drugie. No i my mamy proces cały do tego, żeby te rzeczy przywrócić do ponownego obiegu, czyli to co właśnie robimy dla czwórki. Sortujemy, naprawiamy, czyścimy, odświeżamy, łatamy te wszystkie rzeczy, metkujemy je na gotowo, pakujemy i wysyłamy po prostu bezpośrednio do salonów i one się sprzedają w tych salonach na pią. Wow. Tam są wiecznie puste wieszaki. Wiesz, nie nie tak. Puste wieszaki. Naprawdę ludzie kupują to z dwóch względów. Jest klient ekonomiczny, który myśli sobie, boże, ta kurtka nigdy nie została założona, a została załatana po prostu kawałkiem materiału, bo zrobi, zrobiona była dziura, wiesz, jak ktoś rozpakowywał karton mm -hmm. i przeciął ją nożykiem. Ja ją kupuję za jedną czwartą ceny, no to... Okazja. Okazja Pewnie. i klient, dla którego faktycznie istotne jest to, że on wspiera drugi obieg i, i, i walczy po prostu z marnowaniem. Więc to jest cały proces, który mamy. Jeżeli chodzi o pozostałe ubrania, no to sortujemy je na nasze kategorie i przywracamy je do ponownego obiegu w naszych projektach. Te, jednym z nich to jest tak zwany program partnerski, odzywają się do nas głównie młodzi ludzie. Którzy chcą otworzyć swój własny second hand, ale mm -hmm. chcą to robić w bardziej odpowiedzialny sposób i robią to razem z nami. My im zatowarowujemy te sklepy i co jest istotne, odbieramy wszystko to, co się nie sprzedało w danym cyklu sprzedażowym i przerzucamy to znowu przez nasz bęben i do kolejnego sklepu, i do kolejnego sklepu, że ta jedna rzecz ma bardzo wiele szans na to, żeby się sprzedać to jest. Ja jestem z tego mega dumna, chociaż to nie był mój pomysł, tylko Tomka, um, który jest współzałożycielem UDO, żeby stworzyć taki odpowiedzialny biznes, jeżeli chodzi o odzież używaną i sklepy z odzieżą hmm. używaną, bo dotychczas to było trochę tak, że um, mogłeś sobie zamówić tira odpadu tekstylnego z Wielkiej Brytanii, posortować to na dwie kategorie, uda mi się sprzedać i nie uda mi się sprzedać. To, co ci się nie uda, no to coś z tym zrobić, coś kombinować. I tam było co? W zasadzie tysiące różnych pomysłów e, na to, jak się pozbywać tych rzeczy. No a później zostajesz z tym, czego ci się nie udało sprzedać, nie? W twoim sklepie. Więc my ściągnęliśmy tą odpowiedzialność, ten ciężar z naszych partnerów i robimy to wszystko za nich. Plus mamy swoje butiki cyrkularne. Jeden był nawet przy Marszukowskiej. Nie wiem, czy on jeszcze działa. Był, to są popapy, One hmm. działają przez konkretny, określony w umowie czas. Pojawiają się i znikają. No, jak to popapy mają w, w zwyczaju? Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast no to, to jest takie nasze dzieciątko, które pokazuje, że moda drugoobiegowa może być podana po prostu w pierwszoobiegowy sposób. Eee, nie jest to clue jakiegoś naszego biznesu, wiesz, nie? Coś, co nam tutaj zmienia Excel jakkolwiek. Eee. Ale myślę, że wyjście na te high street powoduje, że zmienia się tak. trochę postrzeganie to osób, które wcześniej nie miały do czynienia z wami, pomimo tego, że na Instagramie jesteście potęgą. O to chodzi, chodzi o to, że że jak ktoś nas odwiedza w naszym butiku i wchodzi i mówi do dziewczyny, która w butiku pracuje, poproszę te spodnie w rozmiarze 42. Mm -hmm. Ja mówię, proszę pani, nie ma, no bo to są tylko te, które tutaj wiszą. Jak nie ma? No nie ma. To jest lumpex. Jest pani w sklepie z odzieżą używaną. <noise> Więc ta moda może być podana, mm. wiesz, w taki butikowy sposób i faktycznie to robimy, bo chcemy trochę też odczarować... Meet second handów. Mi bardzo zależy na tym, żeby ludzie po prostu chodzili po lumpach, wiesz, chodzili, chodzili po lumpach, nie chodzili do butików cyrkularnych, mm -hmm. whatever. Chodzi o to, żeby wyrobić w sobie nawyk do kupowania rzeczy w drugim obiegu, bo w modzie wydarzyło się wszystko i wszystko jest dostępne w drugim obiegu. Yy, powiedz, jeszcze proszę, a co się dzieje z resztą y, tych ciuchów, y, ubrań, rzeczy? Bo powiedziałeś, że sortujecie tam kategorię, chyba na setkę kategorii nawet y, to sortujecie. Co się dzieje z tymi rzeczami? Też w kontekście pytam tego, y, co będzie na terenie całej Unii Europejskiej, czyli zbiórka kolejnej frakcji odpadów, ubrań. Cieszymy się z tego, świetnie, że będą takie kontenery stały. Czy to obok naszych domów, obok każdego, czy, czy, czy może jakoś rzadziej, zobaczymy, jak to będzie wdrożone. No, ale co się dzieje z ciuchami, które się nie nadają, które nie trafiają do, do, do obiegu, co, gdzie one są dalej wysyłane? Też je sortujemy na. E, o jej chyba 20 kategorii, ze względu głównie na materiał mm. i kolor, i są przetwarzane na kolejne materiały. Okay. Biała bawełna jest czyściwym przemysłowym, kolorowa bawełna to są podsufitki samochodów, na przykład, wiesz, jakby okay. wypełnienia do podsufitek mm. samochodów, wkładki do bu butów, mopy, jeans to jest staje się z, znowu jeansem. Problemem są zużyte buty, zużyte torebki, e, materiały syntetyczne, których po prostu nie da się przywrócić do. Do ponownego obiegu w niezmienionej formie, no i one muszą trafić do utylizacji. Tak, patrząc na, na UDO z perspektywy 6 lat, jesteście tam, gdzie chcieliście być, jesteście na tej drodze, jak się w ogóle zmienił wasz mindset wokół tego projektu? No, bo to jest jednak współpraca z markami, z markami, mm -hmm. które mają dużo grzechów na sumieniu, ale jednocześnie, skoro chcą z wami współpracować, to znaczy, że chcą się poprawić. Chcą się zmieniać i są na początku tej drogi. Jak zaczynaliśmy 6 lat temu, to w ogóle nie chcieliśmy być w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Okay. To jest w ogóle. Ale jesteście dalej, przeskoczyliście, czy jesteście na innym torze? Nie, jesteśmy totalnie dalej, hmm. ale też yy, t, t, trochę zmieniliśmy też ten kierunek. Dlatego, że my jak zaczynaliśmy w ubraniach do oddania, to chcieliśmy być tylko i wyłącznie pośrednikiem. Mi zależało na tym, żeby. Ludzie transparentnie pozbywali się swoich niepotrzebnych ubrań i NGOsy transparentnie otrzymywały wsparcie finansowe za yy, no jakby współpracę z firmami, które pozyskują ubrania. I to się wszystko zaczęło w Londynie, dlatego że w Londynie okazało się, że jest masa firm, które prowadzą zbiórki odzieży używanej, posługując się logotypami fundacji, yy, za jakby za używanie ich wizerunku płacą jakieś śmieszne pieniądze tym fundacjom. Patrząc przez pryzmat skali, którą robią ilości tych odpadów i wysokości i pieniędzy, które dostaje ta fundacja, no to tu był w kurw. To jest wiesz, nie, że w ogóle jak to możliwe, że jest Organizacja, która działa impaktowo, na przykład nie wiem, zajmuje się ratowaniem zwierząt i udostępnia swój wizerunek i swoją wiarygodność, i, i lata po prostu ciężkiej pracy z głębi serca, takiej pracy, wiesz, z głębi serca i dostaje za to 10 tysięcy funtów miesięcznie, gdzie firma, która się posługuje tym logotypem, zbiera 100 tysięcy ton, mm. wykorzystując ich, wiesz, ich logotyp na tak. swoich takich workach do zbiórek. No i na początku to ubrania do oddania miało działać w Londynie, ale za sprawą Tomka Bociana przyjrzeliśmy się temu, jak wygląda rynek w Polsce. I myślimy sobie, fuck, ja pierdzielę. Mm. No to tutaj robimy rewolucję. To w ogóle to tutaj trzeba zrobić porządek. Nie? No sześć lat temu to stały tylko te kontenery z tak zwanego PCK. Tak, to prawda, z tak zwanego PCK mm. to jest dobre określenie. Eee, no i my pomyśleliśmy sobie, że damy ludziom alternatywę. I nikt kompletnie w to nie wierzył. Każdy mówił, boże, przestańcie, to jest Polska, będą wam wysyłać kamienie w kartonach. Eee, żeby, żeby to więcej ważyło. To tak, nie. były w ogóle wiesz, jakieś czarne wizje. A my od samego początku zaczęliśmy tłumaczyć ludziom, mówić im, dlaczego to robimy. Jak musimy to robić, żeby to się spinało, żeby zapłacić za kuriera, żeby wypłacić darowiznę do fundacji, żeby mm -hmm. to zmagazynować, przesortować? Bardzo po partnersku. I ludzie zaczęli nam po prostu po partnersku odpowiadać. Natomiast my chcieliśmy być tylko pośrednikiem w przekazywaniu darowizny finansowej do fundacji. Czyli my chcieliśmy pilnować tego, żeby firma, która otrzymuje te ubrania, z każdego kilograma wypłaciła darowiznę do fundacji, która została wsparta. Tylko, że firmy nie chciały tego robić. Znaczy, one chciały z nami współpracować, bym skłamała teraz strasznie. One chciały z nami współpracować, ale nie chciały się uczciwie rozliczać. Mm. No i wtedy mogliśmy powiedzieć sobie, dobra, to nara, Polska nie jest na to gotowa, pa. Popularne hasło zresztą, Polska Ach, nie jest na to gotowa. Dokładnie. Albo powiedzieć sobie, okej, okay, to my wam pokażemy, że można działać w tej branży po prostu w sposób uczciwy i w sposób bardzo przejrzysty. No i co? Wynajęliśmy najtańszy magazyn, jaki udało nam się znaleźć, w Górze Kalwarii. Okej. Okay. <grywa> Boże, kochanie, jakiś koniec świata totalny. E... Czyli to był ten magazyn przed bokserską? Tak, tak. To był magazyn przed bokserską. Sześć miesięcy czekaliśmy, aż będzie nas stać na wózek widłowy, więc wszystko trzeba było robić <grywa> ręcznie. To było... Ja jak sobie o tym przypominam, to chcę mi się płakać. Mm -hmm. Dlatego, że ja tam zajmowałam się wszystkim, łącznie z sortowaniem młodzieży, prowadzeniem Instagrama, robieniem tysiąca różnych, tysiąca różnych rzeczy. Natomiast nigdy nie zakładaliśmy, że tak będzie wyglądała nasza ścieżka rozwoju w tej firmie. To się po prostu samo wydarzyło, bo jesteśmy konsekwentni pracowici. Współpraca z markami przyszła do nas sama. Tu za sprawą 4F-u, właśnie, nie? że oni po prostu chcieli robić rzeczy odpowiedzialne i tak trafili na nas. A cała reszta, no to. Powtórzę się no, konsekwencja i pracowitość. No i też wydaje mi się, że to była duża szczerość tego całego projektu, bo ludzie to widzą i w social mediach, ale też przy takich okazjach, jak wybuch wojny, tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy mnóstwo osób z Ukrainy trafiło do Polski, a wy też pomagaliście organizować pomoc wtedy. No to wtedy wydaje mi się, że widać, czy ten biznes jest tylko biznesem, czy jednak stoją za nim ludzie, którzy mają swoje wartości i, i w ten biznes wkładają. Wiesz co, ja w ogóle dostałam nagrodę ostatnio: liderki CSR-u mm. 2020, czyli 2023 roku. Myślałem, że dekady. Deka <laughs> jeszcze trochę. Jeszcze nie, bo dopiero jeszcze 24. Jeszcze trochę <laughs> do dekady. Eee, ja sobie, jak odebrałam tę nagrodę, powiedziałam jakieś bzdury ze sceny, bo kompletnie się tego nie spodziewałam, więc nie będę się tutaj wymądrzać, ale jak siadłam sobie z tym. do No ja do scenika, że to nie były bzdury, ale okej. Okay. Były bzdury. Wiesz, co powiedziałam? Nie. Jeżeli ktokolwiek z państwa chciałby dostawać takie nagrody, to zapraszam do współpracy. <laughs> Ale to? <laughs> Byłam w takim stresie, po prostu jestem zażenowana, po prostu zażenowana tym, ale aż się popłakałam <laughs> ze wstydu. Nie, 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 spokoj. Naprawdę tak powiedziałam. Ale jak usiadłam sobie do stolika z powrotem, to pomyślałam sobie, ja pierdolę. Ja dostałam nagrodę w dziedzinie, w której nawet nie mamy działu w firmie. Mm -hmm. Wiesz, nie? My nie mamy działu csr -owego. Ale wasza firma jest trochę o tym. A nasza firma jest po prostu, ma wpisane w DNA tak. taką działalność impaktową, dlatego, że no. dla mnie od dziecka to było ważne. Ja sobie nie wyobrażałam, wiesz, jakby pracowałam w fundacjach, wspierałam fundacje, yy, od małego zbierałam hajs dla wośpu w, w puszeczki i, i, i byłam zawsze mega taka zaangażowana w tego typu działania i nie wyobrażałam sobie stworzyć czegokolwiek, co nie miałoby żadnego związku po prostu z działalnością impaktową. Więc wybrania do oddania są po prostu impaktem. Nie mamy strategii CSR-owej, nie mamy działu CSR-owego, nie mamy specjalisty do spraw CSR-u, nie mamy po prostu niczego, co jest związane z CSR-em, mamy napisane na ścianie hasło zrobione lepsze od doskonałego, bój się i rób. I to jest nasz cały CSR po prostu, nie? żeby zawsze podążać za sobą, nawet jeżeli czujesz lęk, bo jak nawiązałeś do tej Ukrainy, to to się fajnie o tym mówi teraz, Wiesz, nie? Podsumowuje się tę działalność, w ogóle 111 transportów w głąb Ukrainy. Wow, mm. wiesz, nie? Kurwa, stara petarda. Petarda. Ale z drugiej strony, wiesz, ja do tej pory mam screeny na Instagramie, jak ktoś mi pisał, że moje dziecko chodzi do przedszkola tu i tu. Wiesz, nie? Albo pisał do mnie wiadomości typu yy, podziwiam ci, jesteś bardzo odważna, ja bym się bała, że mi ktoś dzieci zapierdoli, na przykład. Wiesz, takie... Wiesz co chodzi? Naprawdę, dostawać takie. O Jezu. Koszmar. O Jezu, ja to przepłaciłam zdrowiem psychicznym. O nie. Ja się bałam wychodzić z domu. Naprawdę? Naprawdę. Dlatego, że Polaków tak uwierało, że pomagasz Ukrainie? Dlatego, że trafiły moje dane na fora prorosyjskie. Okej. Były zmasowane ataki hmm. i na konto na Instagramie, i na mój telefon. Wiesz, była taka sytuacja, że na granicy, w przemyślu, mój telefon, numer telefonu zaczął krążyć jako taki bezpieczny telefon w Warszawie. Mieliśmy taką sytuację i ja to pamiętam do tej pory. Myślę, że do końca życia tego nie zapomnę. Ja miałam wtedy, no Celina moja nie chodziła. No, była malutkim, hmm. wiesz, malutkim bobasem i przyjechał mój tata, żeby zajmować się moją córką, kiedy my po prostu całymi dniami robiliśmy to, co robiliśmy. Natomiast pamiętam taką sytuację, że była godzina 23 jakoś z goroszami my już zamykaliśmy Bokserską, wyjechały wszystkie transporty. I zadzwonił ten mój telefon, że jedzie grupa 22 osób na magazyn, właśnie, mhm. jakimś autobusem zbiorczym, nie? że oni potrzebują noclegu, potrzebują pomocy. I to wysiadło, wysiadły 22 osoby, które były osobami z jednej wsi, mhm. wszyscy ze sobą powiązani więzami rodzinnymi, i oni się wszyscy trzymali za ręce i powiedzieli, że chcą noclegu razem. Dużo wyzwanie wtedy. I myśmy to zrobili. Mega. I myśmy to zrobili i nam się udało to zrobić z pomocą oczywiście dziesiątek, dziesiątek mm. ludzi, prawda? Ale no, nie miałam żadnej kontroli nad numerem telefonu e, swoim własnym. Mm. To wszystko, jakby te wszystkie działania, które realizowaliśmy, one płynęły z nas. Nikt nie robił, wiesz, bilansu zysków i strat, nie? My nie zastanawialiśmy się nad tym, ile nas będzie kosztowało zamknięcie magazynu na tydzień. I dopiero pod koniec miesiąca zorientowaliśmy się, wiesz, jakie mm -mm. koszty ponieśliśmy z mm -mm. tego tytułu. E, jak, jak ogromne koszty ponieśliśmy z tego tytułu. Więc było dużo takich um, sytuacji w, um, w, w tym działaniu na rzecz Ukrainy, który był po prostu moimi decyzjami. Ja się z nikim nie liczyłam, wiesz, w, tym, w tych decyzjach, które podejmowałam. Natomiast ja z poziomu bycia mamą dwóch dziewczynek pomyślałam sobie, kurwa, jeżeli mi kiedyś przyjdzie, wziąć dzieci pod pachę mm. i uciekać, to ja chcę trafić na taką Zosię Zochniak. Na taką, która mi po prostu. Pomoże. Ogarnie no. Mm. No. Nie chcę męczyć dalej tego tematu, bo widzę, że ci to dużo kosztuje. Też mi, też mi łzy lecą do oczu, jak słucham tego. wiesz, że działałem tylko wtedy we free shopie i pamiętam na Puławski i pamiętam ile tam się działo, jaki tam był ruch i, i jaka tam była wtedy atmosfera. Ale zostawmy to na boku. Jasne. Natomiast poruszyłaś temat, który jest dla mnie też bardzo ciekawy. Te wiadomości, które ty dostawałaś. A czy w takiej normalnej, codziennej pracy waszej, Udo, też dostajesz czasem takie hejterskie wiadomości na zasadzie a, robicie to wszystko pokazowo, tak naprawdę nic za tym nie ma, to wszystko bullshit? Bo powiem ci, że ja nagrywając podcasty o klimacie, jak tylko w jakiś zły matrix na Facebooku, to ja dostaję tylko tony po prostu. O, Facebook to jest w ogóle nowy <laughs> świat. Taki zupełnie internetowy nowy świat dla mnie. Tak. Jeżeli chodzi o takie wiadomości, to nie. Super. Dostajemy wiadomości pełne wkurwów totalnych, mhm. jak kurier zrobi coś nie pomyśli. I ja wtedy zawsze A. odpowiadam, mówię dzięki za info, natomiast to jest firma kurierska, która jest zewnętrzna. Mhm. Nie mamy wpływu na tego człowieka, może no. miał gorszy dzień. To no też osobny temat w Polsce, moim zdaniem, <noise> stosunek do ludzi z sektora usług i handlu. To prawda, zrób Jakby o tym odcinek. Kurier, kurier odbierający i dostarczający powiedzmy 160-200 przesyłek dziennie, w tym twojej pudło ubrań, które waży 15 kilo, mieszkasz na szóstym piętrze bez windy, jesteś wkurzony, że przed między 10 a 12, bo było 12 i 15. <noise> tak. Hej, chill, chill, pill, naprawdę. <noise> Świetnie, że to rozumiesz. Są osoby, które faktycznie się tym irytują, ale mm. ja też staram się je rozumieć. Dlatego, że. jestem, bo, bo, bo mamy swoje plany. Tak, ale też wykonujesz bardzo dużo pracy, żeby tę darowiznę do fundacji przekazać. Mm -hmm. To nie jest, wiesz, zrobienie blika nie? To jest yy, kawał pracy, którą musisz zrobić. Posprzątać szafę, znaleźć karton, spakować te rzeczy, nadać przesyłkę, wydrukować list przewozowy, bla, 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 mhm. bla. No i masz ten termin, który sobie wybierasz i niech to będzie 7 maja i on nie przyjeżdża na przykład. No, bo on, to nie, nie po drodze mu, nie? I ty siedzisz tego 7 maja i czekasz, no nie wiem, no dobra, do 17, no za 2017, kurwa, kur. Mhm. kur wiesz, no i komu się obrywa? No mi. W sensie na Instagramie mi, w takim sensie mi, no bo... Zo, jak ja się przeprowadzałem, szczerze mówiąc, wiesz co zrobiłam, Zostawiłem tę paczkę przed drzwiami. <laughs> A doskonale, z... tak, A co tak. za różnica? No jak ktoś to ukradnie, to trudno. No ukradnie sobie 10 kilo ubrań, które tak, te tak. jakby trafiły, trafiły do was. No. I też o tym mówimy, nie? Że może, że nie musisz czekać na kuriera. Hmm. Że możesz zamówić sobie kuriera do miejsca swojej pracy. Tak. Na przykład, nie? Że możesz nadać tę paczkę w Punkcie DPD-pick-up, nie mm -hmm. w ogóle jadąc gdzieś tam rowerem, możesz to sobie w wrzucić. No, ale wtedy musisz sam to przetargać. No dobrze, no to, tak. to, 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 to z kategorii jeszcze trochę trudnych pytań. Mm -hmm. Powiedz, czy w ciągu tych sześciu lat miałeś, czy są takie trochę etyczne dylematy, czy to, w którym kierunku się rozwijamy, jest okej, okay, czy ta współpraca jest dobra? Um, I pod kątem czysto etycznym, a czy są też wizerunkowym to rozważacie? Nigdy. To zawsze jest decyzja taka wewnętrzna, nie, że jeżeli czujemy, że coś ma sens i daje nam miastkę yy, zmian w, na przykład po stronie partnera, to my zawsze w to idziemy. Zawsze. Z głową macie teraz fajną współpracę, nawet mi sama wyskoczyła gdzieś tam na Instagramie, tak, że z ich plecaków powstają maty dla psiaków tak, w, schroniskach, w schroniskach. W schroniskach robimy to z dziewczynami ze splotu Społecznego i no te maty już liczymy w setkach, nie? I schroniska, które reagują na to ogromnym entuzjazmem, nie? że to w końcu nie są koce, które leżą, czy styropian, tylko coś naprawdę super ekstra, no bo one, no nie oszkujmy się, te plecaki zarąbiście izolują. No tak, tak. E, Więc to jest taka współpraca, taka świeżynka nasza. To trwa chyba rok, e, więc jeszcze się rozwija, w, e, jest w powijakach ale cały czas zwiększamy to tempo. Hmm. Więc jeżeli mnie pytasz o jakiś projekt, z którego na przykład nie jestem dumna, czy z czegoś, co zrobiliśmy i ja się tego wstydziłam, to nie ma takiej rzeczy. Nie, nawet nie o to pytam, tylko pytam o taki trochę framework podejmowania decyzji. Czy, hmm. czy, czy, czy bierzecie to też pod uwagę? I sobie, okej, okay, widzę, że ta marka chciałaby się tylko ona przy nas ogrzać, ale tak A naprawdę... A nie, no to tak! A nie, to poczekaj, to ja źle zrozumiałam twoje pytania. A może ja, mnie... ja źle zadałem. Jakby... Ja mi <laughs> to przerzucać. To oczywiście, że tak. To generalnie my w ubraniach do oddania częściej mówimy nie mhm. niż tak. Bo bardzo ciężko pracowaliśmy na tę wiarygodność, którą mamy. I oczywiście, że są tacy, tacy, którzy przychodzą i mówią, słuchajcie, to wy. A my dogadajemy kwestie postu na LinkedInie <noise> i tam czegoś tam. Albo zrobimy super piękne boksy i zrobimy event otwarcia. I ja mówię. Mm, że strategia marketingowa świetnie dopracowana, ale co z naszą prawdziwą współpracą? Tak, tak to w ogóle nie. To, to, to w, takie, w, w takie projekty w ogóle nie wchodzimy, bo nam jest szkoda na co czasu. Mm. Yy, chcemy naprawdę działać i mieć wpływ. I na tym się koncentrujemy w tych projektach, które wybieramy. Ale takich propozycji, o których mówisz, było, były dziesiątki. Mieliśmy taką współpracę kiedyś z marką, która się nazywa Femi Stories. I dla nich przewracaliśmy ich rzeczy do ponownego obiegu. I zrobiliśmy totalną petardę. My też rzeczy sprzedawaliśmy w naszych butikach. Mhm. W bardzo atrakcyjnych cenach. Tam było, była wspierana też fundacja. I potem mieliśmy wysyp polskich marek. Które przychodziły i chciały robić to samo, ale jak dowiadywały się, że to było naprawdę, mm -hmm. i że to jest robota. Że to jest naprawdę, że to trwało trzy miesiące, mm -hmm. no a nie da się jakoś wiesz. Inaczej to może my Wam damy nasze ubrania i Wy je sprzedacie? Wy je będziecie sprzedawać, w sensie nasze decyzje będzie... ale powiemy tam, mm. nie wiem, może je wypierzemy, jestem ja ślał. <laughs> Wiesz, więc takich propozycji to faktycznie było trochę. Eee, natomiast nigdy też nie, nie, nie mówiłam komuś, czy cię pojebało. Wiesz, tylko starałam się zawsze tłumaczyć. Mm -hmm. Dlaczego to nie ma sensu? Dlaczego warto jest poczekać, jeżeli nie jesteście na to gotowi? Nie? Dlaczego mm. my się na to nie zdecydujemy? Więc nigdy nie zamykałam tych furtek do końca, tylko stawiałam tę granicę, mówiąc, że my po prostu chcemy robić rzeczy autentyczne. My jesteśmy tak małym zespołem. Że chcemy po prostu czuć, że to, co robimy, ma sens. Ale super podoba mi się to, co powiedziałeś, że, że, że zawsze od, podchodziłaś do tego jednak z otwartością i chęcią tłumaczenia, bo wydaje mi się. Że my tutaj sobie siedzimy w takiej banieczce zielonej tak. i my to wszystko rozumiemy, my tutaj mm. sobie rozmawiamy mm. o różnych prawdopodobnych, nieprawdopodobnych scenariuszach, co się może wydarzyć, tak. jak firmy się powinny zachowywać, ale po drugiej stronie, po stronie biznesu siedzą ludzie, którzy bardzo często, pomimo tego, że może nawet wartości by się pokrywały, oni w ogóle o tym nie wiedzą. Oczywiście. Bo oni nie wiedzą, jak to mogłoby wyglądać i to dopiero trzeba... Pokazać, wytłumaczyć, oni muszą sobie to jakoś zinternalizować, pewne mm. niektóre rzeczy dla nich będą kontrowersyjne, muszą to zrozumieć. To jest mnóstwo pracy też takiej edukacyjnej, którą robicie. Tak, natomiast wiesz co, najfajniejsze projekty, które realizujemy w UDO, to są projekty oddolne, partnerów, którzy do nas przychodzą, bo któryś z pracowników coś o, tam. super. I to jest najfajniejsze. A no, do wprowadzenia dużej większej zmiany musisz mieć zrozumienie ludzi i tak. po stronie odbiorców, i po stronie swojej ekipy. Tak, dokładnie. Tylko nie ma zmian bez zmian. Hmm. i ja zawsze mówię ludziom, żeby byli odważni, żeby się nie bali pójść i powiedzieć, albo robić rzeczy trochę ponad to, co mam napisane w kontrakcie, że muszę, że muszę robić, bo wtedy ta nasza praca ma sens. Dla mnie praca, która nie ma sensu, jest bez sensu, wiesz, nie? że nie chodzi mi w życiu o zarabianie pieniędzy. Nie, jakby, nie jest to moim celem, ale takie poczucie, że wstaję rano i zmieniam rzeczywistość, Napędza mnie do działania, i do tego też chcę inspirować te firmy, mówiąc im, słuchajcie, pomyślcie o tym jako o czymś, co ma dać wam poczucie sensu, a nie tylko i wyłącznie ten Excel, nie? Jakby poszukajcie mm -hmm. czegoś więcej w sobie, czy jakby w takim projekcie i przyjdźcie do nas wtedy, kiedy będziecie na to gotowi, kiedy będziecie chcieli zrobić to na serio. I to się bardzo często wydarza, że ktoś nabiera tej odwagi i mówi sobie, słuchajcie, dobra, to zrobimy to na serio, ale na przykład na mniejszą skalę. I robimy. I to jest pewnie fajny początek dla nich. Zresztą to nie jest rozmowa o pracę, bo teraz padnie takie pytanie, ale gdzie widzisz udo za 4 lata na dziesiątą rocznicę działalności? Boże. Bo powiedziałeś, że te 6 lat zaskoczyło nawet was, jesteście w innym miejscu, trochę inny kierunek, a macie takie plany strategiczne, gdzie będziecie po 10 latach od startu? Wiesz co, myślę, że za 10 lat w sensie, że za 4, na, lata. Za 4 lata będziemy już międzynarodową firmą. Mhm. Kiedyś mówiłam sobie, że przestaniemy istnieć. Bo nie będziemy potrzebni. I to by było idealne, ale nie żyjemy w idealnym świecie. To byłoby idealne w rozumieniu tego, w sensie w takim podejściu, że ludzie przestają konsumować nadwyraz i dbają o to, co mają. Mhm. I z tego korzystają i się wymieniają, i, i świetnie nam idzie po prostu w biznesie bezgotówkowym. Tymczasem, tymczasem Facebook zalany jest reklamami temu, więc. Więc jesteśmy potrzebni i myślę, że za 10 lat patrząc. Przez pryzmat strategii Komisji Europejskiej głównie. No nie będziemy już firmą taką lokalną, tylko myślę, że będziemy działać na większą skalę mm -hmm. europejską. Ale nie, nie życzę sobie tego. Wiesz, nie mam tak, że, że to jest jakiś cel i teraz będziemy do tego dążyć i tak dalej. Staram się po prostu logicznie układać te wszystkie mm, klocki, te wszystkie zdarzenia, te wszystkie rozmowy, które gdzieś tam prowadzimy. No i chyba do tego to się po prostu sprowadza. Tak to będzie. jeszcze takie jedno pytanko o taką fajną akcję, którą robicie. Nazywa mm -hmm. się Szkoła w porządku. <laughs> Tak, to nawet nie jest akcja, tylko totalna zmiana w naszym portalu. Dotychczas było tak, że konto, czy jakby beneficjentami tych zamianek niepotrzebnych ubrań na środki finansowe mogły być tylko fundacje, stowarzyszenia yy, i organizacje. A teraz wprowadziliśmy możliwość rejestrowania się szkół. Przedszkoli, placówek edukacyjnych w naszym portalu, które zakładają sobie kampanie celowe, swoje własne i zamieniają niepotrzebne ubrania na środki finansowe dla tejże placówki. No i są. A ponieważ jesteśmy krajem zrzutka.pl, czyli zawsze wszyscy się zrzucamy na dobro publiczne. To prawda. To nam bardzo fajnie to idzie. Mamy bardzo dużo zarejestrowanych placówek edukacyjnych i bardzo fajny odzew wśród na przykład rodziców, tych dzieciaków. Są super cele, na przykład doposażenie sali gimnastycznej, założenie uli pszczelich na dachu szkoły, nie? czy zrobienie ogródka kwiatowego. No, w ogóle takie urocze, powiedziałabym, mm -hmm. wiesz, nie jakieś takie górnolotne, tylko takie małe, drobne, impaktowe działania, mm -hmm. które są. Korzyścią dla wszystkich po prostu m, będących w, wokół tej placówki edukacyjnej. Więc bardzo się z tego, y, maga się z tego cieszę i maga się tym jaram, że to po prostu jest coś, co jest dane już teraz raz na zawsze i każda placówka może z tego korzystać. Zosia ochnie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ubrania do oddania. Podcasterka, kiedy nowy sezon? <grymianie> Jeszcze jestem w trakcie <laughs> przygotowań, yy, więc jeszcze trochę. Jeszcze... Ale myślę, że na jesień y, już będziemy mogli się usłyszeć. Może teraz ty przyjdziesz do mnie. O, słuchaj, no, to ja, ja to będę w czwartym sezonie. To jest <laughs> czwarty garnitur gości. <laughs> o Jezu. Dzięki bardzo. Nie, dziękuję bardzo. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.